Jolanta Ojczyk, Rzecz o Prawie, zapraszam. Moim gościem jest pan Jarosław Kusz, adwokat z Warszawy. Dzień dobry. Który między innymi zajmuje się sprawami odszkodowawczymi osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. A Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, o czym piszemy w dzisiejszej Rzeczpospolitej, twierdzi, zbadał, że polskie sądy przyznają wyższe kwoty osobom pokrzywdzonym w wypadkach komunikacyjnych. Czy z pana praktyki też wynika, że sądy są coraz bardziej szczodre? Faktycznie, taką tendencję możemy zaobserwować w polskim orzecznictwie, że jeśli chodzi zwłaszcza o zadośćuczynienie, które jest przyznawane ofiarom wypadków komunikacyjnych, to te kwoty są wyraźnie wyższe w ostatnich latach. Czyli zadośćuczynienie, czyli mówimy o nie jakichś fizycznych szkodach, tylko krzywdach na... Tak jest. Jakich? O właśnie. Krzywdach, które związane są z cierpieniem, związane są z bólem, z krzywdą rozumianą jako straty o charakterze niematerialnym. Tak. Dlatego, że te szkody zarówno na mieniu, jak i na osobie, które są wyliczalne, związane z kosztami... Na przykład procent uszczerbku na zdrowia, który jest wyliczalny, towarzystwa ubezpieczeniowe mają takie swoje tabele, tak? Tak jest, tak jest. To w tym przypadku faktycznie te koszty związane z leczeniem, rehabilitacją, przystosowaniem ewentualnie do nowego zawodu, one są w dużym stopniu i wyliczalne, mierzalne. Odwrotnie niż zadośćuczynienie, które tak naprawdę w każdej sprawie wysokość przyznawanego zadośćuczynienia, które ma na celu zrekompensowanie tej poniesionej krzywdy, może być zgoła odmienne w podobnych stanach faktycznych. Ono zależy od osoby pokrzywdzonej, od jej wieku, od doznanego uszczerbku, cierpienia, bólu, długotrwałości tego bólu, od tego, czy w związku z tym powstał jakiś roztrój zdrowia, który uniemożliwia na przykład podjęcie jakiejś aktywności zawodowej, ale nie tylko, być może rodzinnej. Także praktyka orzecznicza pokazuje, że w zbliżonych czasami stanach faktycznych potrafią być zgoła odmienne wysokości przyznawanych zadośćuczynień. A może pan podać takie przykładowe kwoty? Kwoty wahają się od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy, więc ten rozstrzał jest naprawdę bardzo duży. Ale kilkaset tysięcy to ja rozumiem, że już jeżeli osoba nie może wrócić do pracy, tak, jest... Tak. To są te skrajne przypadki oczywiście, że a tak. A kilka tysięcy? Kilka tysięcy to jest uszczerbek związany z brakiem, z krzywdą, która się wiąże z cierpieniem i bólem związanym na przykład z hospitalizacją, która nie jest bardzo długotrwała. To są takie przypadki, gdzie możemy liczyć na kilkutysięczne zadośćuczynienie. Ono może być również obniżone w sytuacji, w której pokrzywdzony, poszkodowany przyczynił się do zaistniałego wypadku i wówczas sąd, miarkując wysokość tego zadośćuczynienia, bierze pod uwagę, w jakim stopniu ta osoba przyczyniła się. To jest ważna rzecz, żeby starać się o odszkodowanie czy zadośćuczynienie, to nie można być winnym, tak? Jeżeli nie wiem, policja, prokuratura badająca sprawę uzna, że jestem winna, to... Wyłącznie winna. Wyłącznie. Wyłącznie winna, czyli jeżeli nawet doszło do takiej sytuacji, w której ponieśliśmy w jakimś stopniu winę za zaistniałe zdarzenie, wypadek, to nie wyklucza to możliwości dochodzenia rekompensaty zarówno osobowej, jak i tej związanej z zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę. Czyli współwina nie pozbawia prawa do... Nie pozbawia prawa do odszkodowania czy zadośćuczynienia. Tak jest. A czy jest, widzi pan jakąś różnicę, że łatwiej jest wygrać w sądzie odszkodowanie czy zadośćuczynienie? Wydaje mi się, że jednak nadal trudniej jest uzyskać zadośćuczynienie. Bo trudniej udowodnić? Trudniej dowieść wysokość i trudniej oszacować wysokość tego zadośćuczynienia. W przypadku kosztów leczenia, rehabilitacji, czy też ewentualnie konieczności poniesienia wydatków związanych z przystosowaniem się do nowego zawodu, to jest mierzalne, to jest wyliczalne i dla sądu te rachunki, które przedłożymy, jeżeli nie budzą żadnych wątpliwości, powinny być łatwo podstawą... Łatwo je podliczyć. Tak jest, orzekania. A często jest tak, że jeżeli ulegniemy wypadkowi komunikacyjnemu, to oczywiście zgłaszamy szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, tak, w którym był ubezpieczony sprawca. No i towarzystwo proponuje nam jakąś kwotę. Czy z założenia... ta kwota jest niska i warto iść do sądu, czy jednak warto się zastanowić, czy ją przyjąć? Niestety w znakomitej większości przypadków kwoty, które są na początku przyznawane,
w trakcie tego postępowania przedsądowego przez towarzystwa ubezpieczeniowe są niższe niż te, których moglibyśmy spodziewać się w toku postępowania sądowego. To wynika z bardzo jasnej chyba pragmatyki towarzystw ubezpieczeniowych, że przyznają kwoty, które są bezsporne, co do których według ich oceny i oceny również departamentów prawnych żadnych wątpliwości być nie może, zarówno co do stanu faktycznego, jak i w związku z tym kwotami, których mogliby się spodziewać w postępowaniu sądowym, ale raczej są to kwoty na niższym wymiarze, w niższym wymiarze raczej kwoty minimalne, niż można byłoby uzyskać, niż można by się spodziewać, czy próbować uzyskać w sądzie. Oczywiście droga sądowa nie gwarantuje żadnego nam wyniku. Wiemy, że Temida jest ślepa i podjęcie rękawicy i wytoczenie powództwa przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu o kwotę wyższą, aniżeli nam została przyznana, wiąże się z pewnym ryzykiem. Natomiast w większości przypadków uważam za zasadne i podstawne to, żeby jednak próbować dochodzić tych wyższych kwot. Ostatnio do redakcji zgłosiła się osoba, która narzekała, bo zakład Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaproponowało jej pewną kwotę. Tak. Nie przyjęła, poszła do sądu i okazało się, że wygrała. Wygrała wyższą kwotę, mhm, ale wszystkie koszty, które musiała ponieść w związku z procesem i czas, który na to poświęciła, sprawił, że ta kwota była porównywalna z tą pierwotną. Czyli drogi jest taki proces? Koszty procesu związane z wniesieniem powództwa o zapłatę, czy z tytułu odszkodowania, czy zadośćuczynienia, to jest na początku 5% opłaty. No bo pozew, tak? Tak. Musimy opłacić pozew. Opłata sądowa od pozwu to jest co do zasady 5% wartości dochodzonego roszczenia. Możemy próbować skorzystać z tak zwanego prawa ubogich i tym samym wnosić do sądu o zwolnienie nas z tych opłat. Natomiast ostatnie lata pokazują, że sądy naprawdę wyjątkowo i bardzo rzadko te zwolnienia przyznają. Są to sytuacje szczególne i sądy bardzo wnikliwie również badają sytuację materialną zarówno osoby, która się o to stara, jak i sytuację osób związanych z rodziny, krótko mówiąc. A w trakcie procesu? W trakcie procesu musimy się liczyć z kosztami związanymi z ekspertyzami biegłych. I oczywiście w każdej sprawie może być zupełnie inny koszt tej ekspertyzy. Może być tak, że te opinie będą ponawiane, będą inne również opinie, konieczne wywołanie będzie innej opinii i to oczywiście generuje kolejne koszty. I które się ponosi w trakcie postępowania, jeśli się nie jest zwolnionym z tych kosztów. No i trzeci koszt to są oczywiście wynagrodzenia pełnomocników. No, w tej sprawie no to trudno jest mi się tutaj odnosić, jak było akurat w tej konkretnej Ale rozumiem, sprawie, że może się zdarzyć taka sytuacja, że te koszty procesu będą na tyle wysokie, że rzeczywiście w końcowym rozrachunku nie opłacało się iść proszę, do sądu. Raczej rzadko tak będzie, dlatego że proszę pamiętać, że w razie wygrania sporu sądowego te koszty są nam zwracane, przez to znaczy tymi kosztami są obciążona jest druga strona pozwana. Nawet jeżeli to ta kwota, o którą wnioskujemy, sąd ją zmiarkuje i będzie nieco niższa? Jeżeli ją zmiarkuje, to oczywiście stosunkowo również rozłoży te koszty procesu. To trzeba mieć na uwadze. Często też po wypadku na przykład samochodowym od razu do poszkodowanego zgłaszają się przedstawiciele kancelarii odszkodowawczych. Tak. Skąd mają informacje, nie wiadomo, ale mogą mieć ze szpitala, tak, z policji, od księdza podobno też. Na to pytanie, pani redaktor, nie odpowiem, skąd nie, mają takie informacje. Nie, ale czy z pana doświadczenia wynika, że warto korzystać z takich kancelarii, czy poprowadzą sprawę od początku do końca, tak jak profesjonalny pełnomocnik? Z mojego doświadczenia wynika, że warto korzystać z usług adwokata bądź radcy prawnego jako profesjonalnego pełnomocnika, który ma obycie i doświadczenie sądowe. Kancelarie odszkodowawcze dość często współpracują z radcami i adwokatami i wówczas nawiązanie współpracy z tego rodzaju podmiotem nie jest obarczone jakimś wielkim ryzykiem. Natomiast podmioty, które funkcjonują na innych zasadach i które trudne dla potencjalnego klienta jest rozpoznanie tak naprawdę, czy rozmawia z osobą, która ma odpowiednie doświadczenie i odpowiednią wiedzę i jest profesjonalistą, czy też po prostu reprezentuje firmę, która ma na celu głównie zaspokojenie
interesu tej firmy. Bo no, zupełnie inaczej się... podpisujemy taką umowę i tak. Tam od razu w tej umowie pada kwota, jaką procent uzyskanego odszkodowania, który przypadnie tej firmie. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że na ogół jest tak, że te kwoty zastrzegane przez te kancelarie są znacząco wyższe od kwot, które ewentualnie są częścią wynagrodzenia adwokata. Proszę pamiętać, że adwokat nie może umówić się z klientem tylko i wyłącznie na tak zwane success fee. Podstawą wynagrodzenia adwokata jest określone w umowie wynagrodzenie związane z jego pracą. To wynagrodzenie związane z premią za wynik, czyli to success fee, może być tylko elementem tego wynagrodzenia, ale nie jego główną składową częścią, co jest z kolei regułą przy współpracy z kancelariami odszkodowawczymi. A proszę mi powiedzieć, jeżeli już podejmiemy decyzję, że idziemy do sądu, długo trwa takie postępowanie? Niestety muszę powiedzieć, że należy być cierpliwym. To znaczy, rzadko jest tak, że postępowania związane z oceną zasadności zadośćuczynienia, sprawy związane z oceną wysokości należnego odszkodowania, są krótkotrwałe. Wynika to z faktu, że towarzystwa ubezpieczeniowe również podejmują obronę swoich praw, swoich interesów, wywołują, czy też prowadzą do wywołania opinii biegłych. Co wydłuża cały proces. Bardzo wydłuża postępowanie, dlatego że system, jeśli chodzi o ekspertów i biegłych sądowych, niestety w Polsce nie jest wydolny. Również wyznaczanie rozpraw, zwłaszcza w dużych miastach, to podsądni muszą się liczyć z tym, że te terminy niestety będą... 3 miesiące, 4 miesiące między jednym a drugim terminem mija. Na pewno, tak. A jeżeli, bo odszkodowanie to jest jakby już kolejny etap, bo najpierw mamy wypadek i tak jak wspomnieliśmy na początku, żeby móc się starać o odszkodowanie, nie możemy być winnym, możemy być ewentualnie współwinnym, albo winnym musi być sprawca. Czy trzeba szczególnie zwracać na coś uwagę w tym pierwszym takim postępowaniu tuż po wypadku, kiedy na miejsce przyjeżdża policja, my być może jesteśmy nieprzytomni, jest powiadomiona rodzina. Czy wtedy jest coś, co pan by podpowiedział, na co zwrócić uwagę? Jeśli jesteśmy nieprzytomni, to bardzo trudno jest nam zbierać dowody. Ale rodzinie, która by ale na rodzina, przykład tak, jest powiadomiona. Tak, oczywiście. Osoby, które są zainteresowane, aby później uzyskać jakiekolwiek odszkodowanie, powinny w sposób możliwie najpełniejszy zabezpieczyć tak zwany materiał dowodowy. Czyli zgromadzić informacje o potencjalnych świadkach, którzy byli przy tym zdarzeniu. Imię, nazwisko, numer telefonu. Tak jest, tak jest. Dzisiaj w dobie jakby powszechnych telefonów komórkowych warto również zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia. Nie zawsze policja w sposób dokładny zabezpiecza. Ale na przykład znaki mogą się zmienić, prawda? Na mogą się zmienić znaki. Warto zwrócić uwagę, czy to miejsce jest objęte monitoringiem. I wówczas wystąpić od razu do policji o to, aby zabezpieczyła ten monitoring z miejsca zdarzenia, jeżeli policja tego z urzędu sama nie zrobi. Warto również, jeżeli korzystamy z rejestratorów takich zamontowanych w pojeździe, warto zabezpieczyć to wideo, które poprzedzało wypadek, czy też kolizję. Albo może ktoś jechał z naprzeciwka tak jest, i ma taki rejestrator, tak jest. Też warto to sprawdzić. Albo oczywiście. Na monitoringu można wychwycić. Oczywiście. I to jest, pani redaktor, kluczowe z punktu widzenia późniejszych szans procesu. Dlatego, że jasnym jest, że z punktu widzenia ubezpieczyciela przyznanie jakiejkolwiek kwoty związane jest z tak naprawdę oceną ryzyka prawnego postępowania w przyszłości. Czyli przyznając kwotę, ubezpieczyciel kieruje się również dowodami, które na tym etapie przedsądowym zgromadził on i którymi ewentualnie dysponuje powód, przyszły powód. Więc dostarczając ubezpieczycielowi możliwie dużo dowodów związanych z winą sprawcy, tak naprawdę zwiększamy również swoje możliwości uniknięcia długotrwałego procesu sądowego i przyznania, co jest konsekwencją przyznania bezspornego tego odszkodowania na tym przedsądowym etapie. Satysfakcjonującej nas kwocie. Tak jest. Czyli wychodzi, że jednak nie kancelarie odszkodowawcze, tylko od początku zgłaszamy się do adwokata, który rozumiem, że też takie postępowanie przygotowawcze tak jest w stanie dobrze Zalecałbym, rekomendowałbym to, takie rozwiązanie. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo Moim gościem był adwokat Jarosław Kusz, warszawski adwokat specjalizujący się między innymi w sprawach odszkodowawczych. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie, pani redaktor.